Będzie współpraca z hodowcami, ponad 3000 nowych miejsc pracy, rozwój gminy dzięki podatkom, program stypendialny, rozwój edukacji zawodowej, nie będzie śmierdziało, nie zabraknie Rawiczowi wody dzięki instalacji doprowadzającej ją z Doliny Baryczy, ścieki będą oczyszczone w nowo wybudowanej oczyszczalni. To zapewnienia Andrzeja Pawelczaka, rzecznika prasowego Animexu, dotyczące planowanej nowej inwestycji w Sierakowie pod Rawiczem. W jego wystąpieniu było też o gospodarczym patriotyzmie. Będziemy ubijać tylko polskie świnie. Musimy nawiązać walkę z Niemcami i Duńczykami, mówił. Firma Animex chce wybudować nowy zakład mięsny dla gminy Rawicz, to kusząca propozycja. Jednak część mieszkańców nie zgadza się z planami inwestycji. Zakład mięsny nazywa ubojnią, boi się smrodu, degradacji środowiska, spadku ceny nieruchomości. Nie chce w swoich okolicach uboju 11 tysięcy świń dziennie. W przyszłym roku burmistrz w wyniku wyborów może się zmienić, a my z tym problemem zostaniemy, mówią. Dla wyjaśnienia spraw związanych z planowaną budową zakładu, pod obrady sesji Rady Miejskiej Rawicza wprowadzono punkt dotyczący Animexu. Miasto i potencjalny kontrahent zdecydowali się na odtajnienie listu intencyjnego podpisanego w ubiegłym roku. Poufny dokument w całości został odczytany na sesji, poszerzono go jednak o komentarz Urzędu Miasta, a to może być czytelny znak, że władzom zależy na inwestycji. Trzeba do niej przekonać radnych. Spodziewając się dużego zainteresowania tematem ewentualnej inwestycji, sesja Rady Miejskiej Rawicza została zwołana do Domu Kultury. Frekwencja była rzeczywiście duża, jednak oburzenie przeciwników wzbudził fakt, że nie dopuszczano ich do głosu. Ludziom zaczęły puszczać nerwy i wychodzili z sali. Jerzy Braniewicz chciał zabrać głos. Jest mieszkańcem Rawicza i długoletnim pracownikiem rzeźni. Moim zdaniem przy tak bliskich zabudowaniach, gdzie mieści się przedszkole, piekarnia, dzieci są, co to będzie groziło w ogóle późniejszym, jeżeli zgoda miasta nastąpi i ta inwestycja powstanie, najprawdopodobniej to będzie, wie pani, później wielkie rozczarowanie. Nie tylko dla tych, którzy byli teraz tak jak ja przeciwnikami, chociaż ja mieszkam w centrum Rawicza, ale takich ludzi, ale innych, do których, powiedzmy, to wszystko dotrze powoli. Ja widzę bardzo dużo zagrożeń. Przede wszystkim pani powiem tak, będzie smród, będzie. I o ile mamy mierniki hałasu w decybelach, mamy mierniki teraz już smogu, który jest taką zarazą w Polsce, gdzie można przeciwdziałać. Na smród lekarstwa pani nie ma. Mało tego, nie ma mierników, nie pomierzy go pani. A to, że oni mają taką wolną rękę, bo nie ma przepisu Unii Europejskiej ani nikogo, który by powiedział, że rzeźnię należy zlokalizować no minimum te 2 kilometry od zabudowań. Takie gadanie, że gdzieś tam w miastach pomontowali. Gdzie pomontowali w miastach? Z miast uciekali. Wrocław, taka wielka rzeźnia, największa prawie w Europie, przed wojną, to była niemiecka oczywiście. Została, plac został, powstał piękny ten, galeria powstała tam. A rzeźnia wyleciała, nie ma jej. Animex jest zainteresowany budową zakładów w okolicach Rawicza, bo właśnie w Wielkopolsce produkowane jest 37% krajowej trzody chlewnej. Póki co Wielkopolska jest daleko od afrykańskiego pomoru świń, groźnej choroby dziesiątkującej stada. Firma brała pod uwagę 14 lokalizacji. Jak poinformował Andrzej Pawelczak, Animex dostał zaproszenie od władz miasta Ełk, które gotowe były zapewnić miejsce, byleby inwestycja zrealizowana była na ich terenie. Jedźcie do Ełku, padły wówczas głosy z sali i na pewno nie byli to zwolennicy budowy zakładu w Sierakowie. Animexowi potrzebne jest 50 hektarów. Planowany początek budowy to 2018 rok. Produkcja miałaby ruszyć w 2020. Po teleobserwatorze wyemitujemy treść odtajnionego listu intencyjnego. Będzie dostępny także w facebookowym wydaniu naszego programu.